uroczystości naszej biorą poczty sztandarowe i strażacy z jednostek OSP Dębno, Doły, Jastew, Jaworsko, Łysa Góra, Maszkienice, Niedźwiedza, Perła, Porąbka, Uszewska, Suwczyn, Wola Dębińska, Jadowniki, Szczepanów, Wokowice, Wiadoliny Radłowskie. Witamy ich serdecznie, a uroczystość dzisiejszą uświetnia nam orkiestra z Łysej Góry pod batutą pana Eugeniusza Grzanki. Za chwilę dowódca uroczystości, starszy kapitan Jacek Ryncarz, złoży meldunek komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku, brygadierowi Dariuszowi Pęcakowi. Panie brygadierzu, dowódca uroczystości, starszy kapitan Jacek Ryncarz melduje pod oddział pożarniczy do uroczystego apelu z okazji 10-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszkienicach oraz Gminnego Dnia Strażaka. Obecnie nastąpi uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt. Poczet flagowy. Do podniesienia flagi państwowej. Marsz! W poczcie flagowym występują dowódca pocztu sztandarowego flagowego Dariusz Brzeziński, flagowy pocztu Sylwester Pędrak, w asyście Dominik Drąg. Proszę Państwa, w imieniu zarządu chciałbym serdecznie wszystkich przybyłych gości powitać, a w szczególności naszych strażaków z Austrii, bez których ta uroczystość nie miałaby takiej oprawy jak dzisiaj. Witam ich szanowną delegację, w skład której wchodzą Christopher Scheier, Peter Polombo, Michael Stimmer, Ginter Eigner, Michael Rauch, Kurt Bici. Serdeczne brawa. Do grona tych osób, których szczególnie chciałbym powitać, dodać naszego kolegę Drucha Miśkowicza Michała, który wykonał dla nas masę dobrej roboty, począwszy od spraw formalnych, technicznych oraz całą logistykę, by dzisiaj ten piękny wóz strażacki znalazł się na tym placu. Bardzo serdecznie witam komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, brygadiera Dariusza Pęcaka, dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej w Brzesku, młodszego brygadiera Janusza Poterę, zastępcę komendanta policji w Brzesku, inspektora Pałuckiego, dyrektora biura terenowego Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Tarnowie, Kazimierza Sadego, prezesa zarządu powiatowego
Mariana Zalewskiego, prezesa zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnie Bogdana Bibrę, komendanta gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębnie Pawła Kraja, starostę powiatu brzeskiego Andrzeja Potępę, przewodniczącego Rady Gminy w Dębnie Stanisława Pierzgę, wójta gminy Grzegorza Bracha, zastępcę wójta gminy Antoniego Brachucego, radnych gminy Dębno, księdza proboszcza Grzegorza Nowaka oraz księdza Edwarda Bryłę. Co prawda mieliśmy w asyście jeszcze księdza Kitę, ale nam wybył, tym serdecznie go witam, choć może już jest z daleka od nas. Witam również brygadiera w stanie spoczynku, pana Romana Paleja, długoletniego komendanta Straży Pożarnej w Brzesku, gdzie nasza historia właśnie pod jego okiem też się rozwijała i wiele spraw zostało wtedy zrobione. Prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Brzesku, pana Lecha Pikułę, pana Tadeusza Kandelę, panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszkienicach, Danutę Pierzgę, przewodniczącego Towarzystwa Domu Ludowego Jana Kitę. Witam przybyłe tak liczne poczty sztandarowe. Dopisały w 100%, za co ich serdecznie dziękuję. Z terenu gminy Dębno oraz zaprzyjaźnione jednostki sąsiednich gmin jak OSP Szczepanów, Jadowniki, Wokowice i Biadoliny Radłowskie. Jeśli kogoś pominąłem z grona zaproszonych gości, to tym bardziej go serdecznie witam. Dziękuję za obecność i zapraszam szanownych gości na trybunę. Prawda, goście jeszcze wchodzili na trybunę i moim okiem napotkał się sekretarz gminy, pan Kurek. Jeszcze go bardziej szczególnie witam i przepraszam za ominięcie.